O nie, dawaj, dawaj, inwentory. Ładno, oni się sami między sobą biją, ty, zobacz. Co się dzieje z tymi... Nie, nie, czekaj, czekaj, nie tak, nie tak, tak. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie jestem, Paweł, że z mną jest. Lucek, co? Siemanko, ja jestem Lucek. O, Lucek jest. O, siemka, a ty ja tak jakoś wyglądam. Tak dziwnie wyglądasz. No, tak się trochę... Jest ciepło? Wiesz co, mam troszeczkę tutaj tłuszczyku, więc trochę ciepło mi jest. Tłuszczyku? Dzisiaj będziemy kierowcami no autobusów. Kupiliśmy sobie nowe fury, ogromne autobusy, których chyba normalnie w GTA nawet nie ma. Nie, na 100% nie ma. Jest napisane no. São Paulo. São Paulo, jedziemy do São Paulo. W sumie a nie, São Paulo chyba. A, São Paulo, rzeczywiście, rzeczywiście. Dokładnie. No. Ja mam, mamy takie piętrowe, duże autobusy. Ja sobie taki kupiłem pierwszy, a Paweł potem sobie kupił taki sam. Ty, ja mam tutaj w środku jakieś monitory, jakieś coś. Jakie monitory? No zobacz, tam jest telewizorek w środku. Jakie telewizorek jest w środku? Nie mam telewizorka. A weź mam... czekaj, a weź wsiąść do, jako kierowca, ja spróbuję do siebie no. wsiąść, no. Dobra, wsiąść. Wsiadam. Okej. Okay. No. Czekaj, wezmę, o. O, dziwnie mnie trochę... Trochę mnie dziwnie pojawiło tutaj. Jakoś dziwnie okay. Tam okej, okay, dobra, to jest po prostu podstawiony dobra. Inny autobus pod ten, który był w grze, więc tutaj nie wszystko może być dobrze wyświetlane. Dokładnie. Ale działa. I działa i można sobie jeździć. No oczywiście kierownica... O, kierownica się skręca. Prędkościomierze działają, także fajnie. Dobra, no, cofaj, dobra. Paweł. No cofam, cofam. Mam zamiar wyjechać. No, ja ci już... Jano, styk. I musimy co musimy robić? Musimy... Zabierać wiem, ludzi. Czy... Ludzi zabierać chyba. No właśnie nie wiem, to jako kierowca autobusu na pewno, tak? No, tak właśnie. Ale to musimy pojechać pod ten, do naszego biura, w którym ma ten... No to jedziemy do biura w takim razie i... Czekaj. O, to dziwnie skręca. Jezu, jakie to wielkie jest. To jest mega duże. No, tutaj w ogóle ja teraz jest... Ja pierwszą osobę, nie? Tutaj jest w ogóle coś takiego, że jak się skręca na padzie, jak gram na padzie, jak się skręca, to wibruje. Jak wchodzimy w poślizg, także to jest bardzo fajne. No spoko, tego chyba spoko. Normalnie nie ma, znaczy normalnie jest włączony może w GTA, ale w singlu, ale tutaj no na onnej to się rzadko zdarza, żeby to tak fajnie ten. Jadę dokładnie za tobą. Ja pamiętam kiedyś tą modyfikację 5M, na której gramy i powiem wam, że teraz dużo lepiej działa ta synchronizacja różnych pojazdów, różnych akcji. Naprawdę można fajnie sobie grać. I oho, na styk. No stary, no przecież no. Widzisz jak oni jeżdżą, no to są jakieś typy niemyte, no. Niemyte! No bo deszcz pada, no to. Ja już się spociłem, bo jestem taki tłuszczkowaty. No czekaj, patrz, na czerwonym przejechał, dobra, jedziemy. Co, no na czerwonym przejechał? Oni tak nie robią. A czemu ty jedziesz tutaj? No bo jadę do tego, do... To chyba źle pojechałeś. Nie, a, jak się, dobrze, nie, dobrze jadę. Aha, to jest tutaj, no okej. Okay. Poczekaj. Dobrze, dobrze jedziesz, no. Jak to wyjechał? Ej, uważaj, nie, no, zgodnie z... Jak to zakręcił? Kurde, no, chłopie, na pierwszej chyba... osobie tu ładnie jeżdżę, patrz, cyk, czekaj, podjeżdżam. No. Okej. Okay. Okej, okay. Klikam E. Ej, normalnie na przystankie będziemy jeździć, stary! No, co ty? Poczekaj. No, weź sobie. Okej. Okay. Czekaj, czy to będzie kolejne... Ile przystanków tu jest? Ej, normalnie ludzie wsiadają! No co ty? No podjedź sobie. Normalnie mi człowiek wsiadł. Tak? No. Kliknij sobie E. No. Czekaj chwilę, bo muszę kamerę zobaczyć z zewnątrz. I E naciskam. O, rzeczywiście, no. O, ale super. No, u mnie tego nie widać, jak u ciebie wsiada, ale widać jak ten. Ej, wiesz co, bo czekaj, bo trzeba zrobić tutaj kilka rundek. Ja sobie, nie ma zaznaczonych po prostu miejsc ten, musimy po prostu je łapać sami. Nie ma trasy wyznaczonej, nie wiem czy zauważyłeś. Aha, no, widzę teraz, no. Lipa, nie? Trochę. No, dziwne to jest. I wiesz co, mieliśmy chyba skręcić w prawo. Nie, musimy wszystkie przystanki zaliczyć, Paweł, chyba, wiesz? No tak, ale tak się autobusy nie jeżdżą, że nie jadą pod prąd. To my chyba tak. Źle wyjechaliśmy, chyba, wiesz? Chyba mieliśmy pojechać tutaj ten. No? No raczej, ja sobie kamerę tylko... O, właśnie. Jedziemy. Ja sobie dałem właśnie już z powrotem na ten, na trzecią. No. Tylko poczekaj na mnie, że ja już jadę. Tak, to trzeba, wiesz, sobie samemu wyznaczyć mniej więcej, nie? Tak, trzeba samemu wyznaczyć trasę, a powinno być wyznaczone, bo to jako kierowca autobusu, to wiesz... Okay. Powinienem mieć dobrego GPS-a! I... Czekaj, nie, no ja muszę mieć kamerę trzeciej osoby, muszę wiedzieć, czy oni... Ja też, bo ja chcę... Wsiadają, ty! Haha, dobre! Uwaga! Ale fajne autobus, to jest! Autobus numer 2 podjeżdża na przystanek coś tam. No. Ja poczekam na ciebie, okej. Okay. Jak to super wygląda!
Ty, a może ej, ale kilka rozkazu? Osób, tylko oni tak śmiesznie wsiadają tak dziwnie. Jeden wysiadł, no. A dwóch przez szybę wsiadło. Wiem. Przez drzwi ewakuacyjne. No bo oni tak muszą szybko czasami. O, czekaj, bo jedzie jakiś samochód. Tam jedzie samochód. Dobra. Tutaj gracze ogólnie się nie zabijają, to jest takie dobre GTA. Tutaj chyba w lewo, wiesz? Tak, no właśnie mówię. Jaki łobuz, normalnie nie słucha. Patrz, jakaś pani tu stoi, chyba czeka na przystanku. Oj! Oj, chyba nie. Ona chyba tam nie stoi po to, żeby ją zabrać. Nie? Paweł. Właśnie chyba, żeby ją wziąć. A to ten pan tutaj do niej zajechał, no dobra. No ja zajechałem, tak, ten pan. Ale super, ty. Ja myślałem, że to będzie polegać na takim zwykłym dowożeniu towarów czy coś, a to jest super rozwiązane tu. Nie, ja też myślałem na początku, bo tam pisało 10 kilo, jak się kupowało autobus, to pisało 10 kilo, nie? Tak, było napisane 10 kilo dokładnie. To może chodzi o bagaż podręczny do 10 kilo. No nie możecie brać większego bagażu jeżdżąc z nami niż 10 kilo, więc... No, czekaj, tutaj jakoś dziwnie się podjeżdża. No, tu jakiś taki zajazd jest czy coś. No. Okej. Okay. Dobra. Ty tutaj z plecakiem jacyś wsiadają. A zobaczcie, oni rzeczywiście wysiadają z tych autobusów i sobie idą. To nie jest tak, czekaj, że oni zaraz znikają czy coś. Okay. Wiesz co, sekunda, mam problem. Muszę by musiał... Nie, au, poczekaj! Au. Ziomek, poczekaj chwilę. Jak ten ziom wyskoczył. Poczekaj, bo tu trzeba zakręcić w prawo, ja źle pojechałem, wiesz? No. O! Urwało mi się z tyłu coś. Pomogę ci! Urwałem o kurczę, tu potrąciłem człowieka! Kurde! Ale ja nie mogę wyjść z autobusu, już mnie zwolnią. Ty, dobra, bo światełko ci się popsuło po prawej stronie. Sam się nie no tak, no bo tam krawężnik był wysoki, nie moja wina. Krawężnik był wysoki, dlatego ty się światełko popsuło. Tak, dokładnie. To ma sens. Nie moja wina, że te autobusy są takie duże. No. Dobra, co? Już tam jadę, cyk, do kolejnych. I oni rzeczywiście wyjadają, to jest super. Z pierwszej osoby, panie, to wygląda, tak jak prawdziwy symulator. No tylko to jest trudne. No jak symulator, to pewnie, to wygląda bardzo fajnie. Musimy pojechać chyba ten prosto, nie? Tak, tam trzeba zajechać raczej, no. Jeszcze będziemy musieli zrobić nawrotkę tutaj, po mieście. Czekaj, zobaczcie, gdzie są następne te checkpointy. Dawaj, jedziemy. Nie, to dawaj autostradą Poczekaj. Paweł, na czerwonym przejechałeś, no co ty? No proszę cię, no. O, ja mam zielone, to jadę. Jasne było. Czekaj, mam bezwarunkowe, no co ty, nie zajeżdżaj mi drogi teraz. Co? O kurczę, nie, czy się zmieszczę tu. Nie, tu się nie zmieszczę, cofam. To wiesz co, chyba trzeba z innej strony pojechać. Gdzieśmy kurde zajechali tymi wielkimi autobusami. Nie, to nie tędy, czekaj. Tu. Dobra, tu. Nie, dobrze, nie tędy, patrz, tu w prawo trzeba było. Tu się, nie, dobrze jest. Tam jest wjazd z drugiej strony, ziom. Tu jest dobrze, patrz. To jest zajazd autobusowy. Dobrze. No tak, ale to zajeżdżasz z drugiej strony chyba. Nie. Co z ciebie za kierowca, autobusista? Udało się. No i dobra, i teraz... I patrz, i teraz sobie tutaj myk. Teraz jedziemy na główną. O, widzisz? I tutaj muszę tylko ominąć jakimś cudem te karnistry z benzyną. Dobra, ja czekam na ciebie, albo nie, wiesz, to ja jedę na następne wszystko. Nie, no poczekam na ciebie. Poczekaj, no, sekundę. Ops, tutaj jeszcze wyjazd. Wsiadają. Dobra, prawie zbiorniki wjechałem. No widziałem właśnie. Widziałeś. Czekaj, ile mam paliwa? A, 30%, to jeszcze spoko. No, 30%. Bo teraz będzie nas czekać długa jazda, więc... Dawaj, ciśniemy. No dobra. W lewo, tak? No, teraz w lewo sobie pojedziemy i tam... Oś! Kurde! Czekaj! No Paweł, serio? Ja sobie zniszczyłem teraz autobus i dosyć mocno, tak? Jak zniszczyłem autobus? No stary, normalnie muszę jechać go naprawić. No serio? No dopiero kilka przystanków zaliczył i już. Ale ten. Patrz, jak on się zniszczył, on już się dymił u mnie. Ty mnie tylko lekko dotknąłeś. Ej, dobra, tam z tyłu masz ten naprawę. No to ja jadę na ten. Ja na prawę. Ja też naprawę. A w sumie tu jest naprawa, no. No. Będzie kosztować chyba z 3 miliony. Przed chwilą naprawiałem samochód i kosztowało mnie 1000. Ej, no kurde, czemu na mnie tu wjechał? Ty byś musiał więcej zapłacić. Autobus stoi. Jak stoi ci autobus? No nie chcę jechać, zgasł mi. Mam pełny ten pasek czy coś. Może za chwilę ci zapali może, co? Nie, właśnie, nie chcę odpalić. No jak to? No nie, no to odpala. Wsiadaj do mnie czy coś. Nie wiem. Jak wsiadaj do mnie? Muszę kupić... Ale on się tutaj wgiął. I buty mi widać. Paweł, muszę kupić drugi autobus. Ale zepsuł. Muszę kupić drugi autobus. No bo ten już jest... Tankować. To ten jest już się nie nadaje. Dobra, koniec roboty na dzisiaj. Wysiadam. Do widzenia. Co za ziomek. Do widzenia normalnie. Państwu, kończymy na dzisiaj przejażdżkę.
muszę kupić drugi autobus i muszą państwo sobie radzić sami. Dobra, to ja tymczasem, ja może pojadę już kursy porobię. Dobrze, ja muszę kupić drugi autobus, więc zaraz do ciebie dołączę, kupię sobie mniejszy autobusik. Tak, weź jakiś mniejszy, szybszy, no. Taki wiesz, w nitro albo z czymś. No już, ja już tam nie obrażę youtuberów. Ja nic nie mówię, no co za... Co za koleś, ej. Ej, fajnie się zarabia na nich, ej. Nie stój na drodze! Czekaj, bo ja tu muszę ogarnąć, gdzie to się podobało? Przejechałem pasażera, stanął mi przed tym. To jest job center. Kurde, gdzie będzie? Ale stary, przecież oni płacą za bilet autobusowy? $100. Tak? Jezus Maria, to gdzie oni jadą? Za trzech dostałem 300. A my tylko kilka kółek zrobiliśmy. No nie wiem, jeszcze kawałek dalej tam się jedzie, nie wiem, czy widziałeś. Dobrze, muszę kupić drugi autobus. Tutaj zajadę sobie Super GT. No, co za... nie wiem. Paweł, no zdarza się. No jak się zdarza? No jak mogłeś wjechać po prostu tam, nie wiem, gdzieś? Traktorbus. Ja sobie kupię taki malutki busik teraz. No taki turbo najlepiej, turbo busik, no. No, i mam już. Ty czekaj, bo teraz nie wiem, którędy chyba źle pojechałem, teraz coś czuję. Tak, bo ktoś do mnie tu wsiada. Co jest? Ty, którędy pojechałem? Ty źle, tu muszę skręcić, o. Ty! Co? Przyszedł ten gościu z mojego autobusu i chce się ze mną bić, jakiś turysta. No co ty? No poważnie, bije mnie. Wywalił mnie z autobusu i mnie bije, ja stąd uciekam. Kurde, może go potrąciłeś czy coś? Nie wiem, ale no jakaś dziwna akcja jest tu. No czekaj, ja w ogóle z drugiej strony zajechałem. Okej. Próbuję zajechać teraz. Okej, jest problem. Poczekaj, no jest ten autobus dość duży. No mój jest muszę na szczycie spalić, teraz... Muszę spalić kapcia. Mój jest na szczycie teraz malutki, więc... Bo ktoś tam chyba czeka na te, na podwózkę. Ja tutaj znam skróty. Czekaj. Ci ludzie, Jezus, czemu oni tak robią? Ej, nie faktycznie mnie gościu goni. No, mnie też gonił. Ej, przestań, zostań, co za typek? Wypadł, zostaw mnie. Jezus, normalnie mnie goni. Okej. Okay. No, o ja Boże. Też tak miałem. To chyba coś, to jest jakiś plot fabularny, mówię ci. Jaki klątwa, co? Klątwa. Nie klątwa, tylko... Jaka klątwa, ty do mnie mówisz? To jest taka fabuła, że jak długo jesteś, prowadzisz... O mój, to autobus zrobił blokadę drogową. No trudno się mówi, zdarza się. O Jezu. O Boże, potrąciłem go chyba. No nie biega się po autostradzie po ciemku. Co za koleś. To chyba dlatego cię nie lubię, jak go potrąciłeś, co? No Boże, no zdarza się każdemu. Nigdy nie zostałeś potrącony przez autobus? Miałeś coś przeciwko do kierowcy, że cię potrącił? Nie, nie. Normalna sprawa, czekaj. Nawet z nim na ten temat nie rozmawiałem, więc... Tak, jest no, okay. leżałeś pod autobusem po prostu. No i on pojechał dalej i spoko. Do no, pojechał dalej, przejechał cię jeszcze dwa razy kółkami i... No, spoko. I dobrze. No. Ty, bo ja tam w tym starym autobusie zostawiłem ludzi, nie wiem co mam z nimi zrobić. No, że cię ma. Także, także co? A, to ty byłeś. No, nie zauważyłeś ten duży autobus, tłusty? Ja jedę po autostradzie na długi. Pusty no nie, był. Jaki tłusty, nie pusty? Że duży. Znowu mi upliwasz. No co, nie mówię ci, że jesteś tłusty. Jesteś po prostu puszysty. Dobra, jak ty tutaj wykręciłeś? Muszę zobaczyć. No właśnie lipa tam jest straszna. O Boże, zakręt! Dobra. Muszę, proszę państwa, troszeczkę pod prąd pojechać, bo tak będzie szybciej. Ja tak zrobiłem. O, ja i tak przy okazji zatankuję, dobrze. Dokładnie. Dobra, ja mam 22%, nie muszę tankować. Zostały mi 3 przystanki dosłownie. Okej. Więc będzie dobrze. Tylko nie wiem, co z tym ostatnim przystankiem. A tu jest ten przystanek jeszcze. Jakie drogie paliwo. O rany. Dobra, ja nie tankuję. Dobra, proszę państwa, zakręcamy. Pół zbiornika, tak spoko. Ty, mój kolega się dziwił, dlaczego ostatnio tankowałem do skutera 100 litrów ropy. No zdarza się, no proszę cię, normalna sprawa. No jak oglądaliście poprzednie odcinki z 5M'a, to właśnie byliśmy też i śmieciarzami, i w ogóle, i jeszcze inne prace mieliśmy. No to była to taka opcja, że ja sobie znalazłem skuterka i pojechałem ze stacji benzyną i chciałem zatankować 100 litrów ropy, bo tam tyle wchodziło. Tak tankuję te 100 litrów, jak do ciężarówki. Nie no spoko, bardzo fajnie. No bardzo fajnie do skuterka, nie wiem. Daleki zasięg ma wtedy, nie? Tak, jeszcze w opony mu weszło pewnie. No także fantastycznie. Czekaj, bo tutaj, ja mam problemy tutaj z zatrzymywaniem się na przystankach, wiesz? Ludzie Paweł, krzyczą Paweł, ty zawsze miałeś z tym problemy, zatrzymywaniem się zwłaszcza.
Dlatego mój autobus został zrujnowany przez ciebie. Tak, i on robi teraz blokadę drogową. Nie mów takich rzeczy, ja zawsze dobrze sobie radziłem. Tak, tak. Ty, on chyba zniknął, ten mój autobus. No. Czekaj, bo to muszę wycofać. Nie, dalej, o Boże, ktoś mi wyrwał drzwi. Znaczy, na klatę. No normalnie na klatę je złapał. O, proszę uważać, bo autobus zachodzi przy zakręcie. Gdzie się ryjesz? Ty, ale mój autobus, powiem ci, że chyba jest nawet wolniejszy od twojego. Ile ty maksymalnie jechałeś? Mil na godzinę? Nie zwróciłem uwagi nawet, wiesz? To zwróć. Dobra. Czekaj, pojadę po ten, po nowy ten. O, Paweł, uważaj! Jedziesz normalnie? Co ty jak jeździsz? U buzie. Ej, czekaj, bo już zarobimy pieniądze, to co, jeszcze jeden kurs zrobimy, taki na szybko? Ja bym tak zrobił, no. Tak, dobra, okej. Okay. Tylko może pojedźmy gdzieś... Ty, tu króliki są, ojej, przepraszam. Dobra, spokojnie. Chcemy się na chwilę... Szkoda, że skór już nie możemy zbierać. Ciężko w ogóle tutaj, powiem ci jedną rzecz, ciężko się tutaj zmieścić ze wszystkim. No? Ty, ale jak zmienisz autobus, to będzie ci lepiej, mówię ci. Tak? Nie będę zmieniał, proszę cię. Ale ten jest akurat tańszy, mniejszy, taki zgrabniejszy, jest dobrze. Ja sobie radzę, ja bardzo ładnie sobie jeżdżę. Jedzie. O, to Paweł! Jest, twój autobus wygląda okropnie już. Co ty tak... Co ty... Paweł, ty uważaj, to jeździ, kurde, przestań, tam. Czekaj, myję autobus teraz. Hydrantem. Jeździ tam, driftuje, kurczę, jak czekaj, szalony. Czekaj, to nie tędy. Paweł, tam uważaj. Nie no, spokojnie, ludzie to lubią. Nikt nie lubi... Ten, do tego, park rozrywki taki. Nie lubisz? O, roller coaster? No, to jest taki tylko, że w mieście. Potrąciłem kogoś. Czyli rozumiem, że ukończyłem już ten. Wszystkie przystanki, teraz mogę sobie... 13. I teraz możesz iść kolejne. No, super. Oni sobie wsiadają. A ty tutaj wziąłeś sobie te przystanki te same, czy inne? Pokazało ci. O Boże, przewaliłem w słup. Dobra, nie, te same musisz wziąć, nie ma innych. A to może do miasta sobie pojedziemy? W mieście mówisz? No. Tak? Ojej. No dobra, to musimy wziąć jakąś szybszą brykę i tam dojechać do miasta chyba, co? Aha, nie chcesz autobusem moim? Mój autobus w sumie nie jest... O kurde. Czekaj, jak my daleko mamy do miasta? No bardzo daleko. A tam jest jakieś... A tutaj też dalej są autobusy. To nie jest nawet w mieście. To jest... Nie? No to jest... Można bliżej coś? No jest coś bliżej. Tak w połowie drogi do miasta, wiesz? Tutaj ten. Aha, czekaj, zaraz zobaczmy. Chyba żebyśmy pojechali torami pod prąd. Autobusem albo jakąś bryką. Tylko kurde, bo mi szkoda tego autobusu, wiesz? Bo nie jest fajny. Tak? Ojej. Dobra, to czekaj, to... Ojej. Straszne, co mówisz. To jest... przykre. Pojedziemy sobie torami. Nie torami, normalnie drogą pojedziemy. Czekaj, drogą... ja ich wiozę. Ale nie, jak pojedziemy sobie torami, to będziemy Sandy Shores. Tam pod tym, na środku mapy. Czekaj, ten znak jest chyba... O, właśnie, do zniszczenia. I tam jest, kupimy sobie nowe autobusy. No. Chociaż nie wiem, mogą nas zamordować za to. Co? Jak kupimy sobie nowe autobusy. Nie, bo ja mam pasażerów ogólnie, z pasażerami teraz jadę. Gdzie ty jesteś? W którym jedziesz? Dobra, to zrobimy tu jeszcze... A, tu. Z pasażerami jedziesz tam na ten? No dobra. No chodź, jedziemy normalnie, patrz, tutaj, tędy. O, czekaj, bo tutaj jacyś inni ten, gracze są. I oni no też właśnie coś przed nami jadą, chodź i... O, tutaj sobie ktoś jedzie taksówką. Taksówkarz to by tutaj jechał. No. Taksówkarz jedzie. Możemy taksówkarzami następnym razem być, bo myślę, że te auta są wtedy szybsze. No. I będziemy lepiej zarabiać, będziemy więcej ludzi wozić. Mówisz? No dobra, możemy spróbować. Pewnie, że tak. Taksówki mogą być spoko. Kupię sobie jakąś taką wypasioną. A właśnie, ciekawe, czy można tu tuningować taksówki. Ej, właśnie, no. No, dobrze. Trzeba to sprawdzić. Taki trzeba to sprawdzić. Zrobić. Ty gdzie ty? Jak ktoś ten motocykl postawił na środku. Czemu go potrąciłeś? No bo stał na środku. No stańcza, musiałem go przeparkować dla bezpieczeństwa ogółu. Jakby mniejsze auto walnęło, to byłby nieszczęśliwy wypadek. Ja nie wiem, czy my tak możemy sobie jeździć od miasta do miasta. Czy ty jak zacząłeś tam kurs, to czy chyba musisz go skończyć? Ty... Widziałeś to? O, shit! Ty, zaraz ci się skończy ten autobus. Poczekaj. Bo ja... O Boże, co się stało z nim? No, koniec, skończy ci się. Wiesz, to jeden fotel wystaje za okna. Ej, one się bardzo szybko niszczą, te pojazdy w tej grze, widzę teraz. Bardzo, także uważaj, żeby nie zniszczyć, bo ja wsiądę do twojego po prostu, wiesz? No dobra, siadaj. Będzie się... Ale to później, najpierw dojadę z ludźmi. Muszę dowieźć ludzi, wiesz, nie mogę ich tak zostawić. Ty, bo wiesz co? Nie wiem, czy tam będziemy mieli miejsce. Co? Dobra, ścigamy się. O, ty! Uważaj, bo ja... Och, ale mnie zniosło.
Przepraszam. Ja nie mogę go tak zniszczyć, to już mój drugi autobus dzisiaj. No jak twój drugi autobus dzisiaj? No proszę cię bardzo. Jaką ja będę miał wiesz jaką mam dniówkę już na minusie przez taką robotę? No, zdarza się, no życie jest brutalne. No i co mam teraz zrobić? Jedź tam, Paweł. Jadę. Patrz, no, ja jest chyba szybszy trochę. No bo jest większy i nie pali się. Jak większy? Mniejszy. No mniejszy, przepraszam, mniejszy jest i się nie pali. Mi się pali? Wiesz co, ten... Wiesz co, mogę na ciebie poczekać. Dobra, to weź mnie. Mam cię wziąć? No, weź mnie. Czekaj, to Rucek. Weź podjedź tutaj. Rucek, weź mnie. No. No, dobra. Już jadę. No jedź, dawaj, chodź tu. Już, chwilę. Dobrze. Oni pojadą sobie dalej. No. Okej. Okay. Ty, a jak ty wysiadłeś? No oni pojechali dalej przecież, nie? O Jezu, ten... no. No co, na szczupaka, na Maxa Payna wyskoczyłem. Ty. O. Tyle wam pokażę. Dobra, zaznaczyłeś to miejsce, gdzie mamy dojechać? Zaznaczyłem. No. Ty, a nie może to jest gdzieś tu? Nie, to ej, dalej. Co jest po prawej stronie? Po prawej. No tam, zobacz. Wow. To jest. Nie? Nie wiem właśnie. Coś tam budują chyba. Jakieś pod coś budują chyba, no. Rozbudowują San Andreas chyba. Chodź do bazy wojskowej, bo to bazie wojskowej jest ten o? Autobus. To bazie wojskowej jest? Minąłeś. Czekaj, to może, a wiesz co, to może jest autobus właśnie bazowy. Na więzienny. No, to jest taki prison może być. No dobra, podjedziemy, najpierw weźmiemy sobie tych w zwykłym autobusie więźniów. Najpierw wybiją szybę, no trudno. Zajmujesz się. Myślę, że nam się uda. Ty, a jak mam tam do środka wjechać? Tak po prostu? Nie, poczekaj, podjedź normalnie tutaj do bramki. Co to było? Nie wiem, kulika przejechałeś. Czekaj, podjedź do bramki normalnie, żeby się otworzyła. No. Dokładnie. Ja pokażę plakietkę. O! Jak ty to zrobiłeś? Pokazałem plakietkę, wiesz? Aha! No. Co? O co chodzi? Jaki ten? O, plakietkę mu pokażę. Bo co to było? Coś spadło z nieba. Temu też pokaż plakietkę. No. Co to za ptaki? Co jest z tymi ptakami? Poczekaj, muszę ten. O, pierwszą osobę. No, plakietkę mu pokażę. To jest plakietka. Okej. Okay. O, widzisz, przychodzi sprawdzić. O. Sprawdza nas. No, sprawdza nas. Możemy wjechać, powiedział. Okej, okay, jedziemy w takim dobra, razie. No. I sprawdźmy. O, jest. Tak? Możesz wziąć? No. Tak, i muszę dobra. Po całej bazie wojskowej jeździć. O, dobra, tylko nie potrąć tego, co sprawdza plakietki. Dobra. Chyba mu się to nie spodobało, coś tak czuję. No czego Paweł, tak myślisz? Co z swoją robotą jest teraz? Z moją robotą? No nie, no, ja ci pomagam po prostu, więc jestem kierowcą zapasowym. No dobrze. Na długie dystanse. Ło! Słyszysz, jak brzydko nam powiedział? A co powiedział? Fuck you. Fuck you. Okej. Okay. Ty, ile ludzi? Zmieścimy się wszyscy? O, ile ludzi? Przejeźdź ich. Znaczy, ten, co? Dalej. Nie mogę, to są pasażerowie. No Paweł. No stary, jak u mnie przejechałeś ich normalnie, oficjalnie. Nie, i szybę masz wybitą. Nie można tak wybić. O, dlaczego wybić przednią szybę? Nic nie wybi... O, no jak nie? Nie ma przedniej, nie, no nie jest przed, tak. Przednia szyba. No zobacz, na samolocik jest, chodź pojedziemy do niego. Czekaj, muszę dowozić tutaj ludzi, poczekaj chwilę. Dobra, dowoź ludzi. Mam musisz pokazać plakietkę. Tak? No, dobra. Czekaj, pokaż plakietkę. Dobra, pokazuj, opa, od razu otwarli. Nie, właśnie nie. Otwarte jest. Nie, mnie nie. Czekaj, jak otworzę. To? O, dobra, już nie, bo ja wysiadam. Poczekaj, okay. Ja im pokażę plakietkę tutaj. Jak im pokażesz? O, przepraszam, potknął się. Ty, bo ty musisz o Boże! Wyciągnął karabin! Siadaj! Kierunek zapasowy. Jedź! No jadę, tylko tutaj to nie jest takie proste. Co tu robią turyści w bazie wojskowej? Ja nie wiem, co robią na turyści w bazie wojskowej. Jak faka pokazał. Ty, bo tu jest... Mamy 15 dostaw aż. Dobra, to dawaj na szybko. Może kurka biegnie jakaś. Ty, samolot leci, zobacz. Gdzie? No nad nami. Ja faktycznie przyleciał nas, nad nami. Gdzie on ląduje, ty? O, zobacz, tu ja mogę cię autem ten asekurować na przykład. Nie, jest dobrze. Tak? No, jest dobrze. W porządku. Hop. Tutaj? Dobrze. Tak. Proszę, wsiadamy, poczekaj. O, no. Pan nie skasował biletu, widziałem. O. Ten pan nie skasował.
Co? Nie skasował. No nie skasował biletu, proszę skasować bilet. Co? Ej, oddaj mój autobus! Boże, kradzie, złodziej! Wyciągnij grubasa! Wyciągnij go! Co jest? Wszyscy wysiadają! O Boże! Biją, biją! Lucek! Co się Lucek, dzieje? Szybko! Jedź! Wsiadaj i jedź! Co się dzieje? Ty, ale oni są jacyś, nie wiem, co jest? No co za... No nie skasowali biletu! No? Dobra, jedziemy dalej. Szybko. Użyj klamki. Ty, ja nie wiem, czy już nie spadniesz czasem. Co ty? Ja mam buty ze stali. Ty nie spadasz. Tamtędy jedziemy! Ty w stronę jest. Słońca! Widzicie, jakiego mam kanara tutaj? Nie, to jest... Tak, jestem kanarem i ten jednocześnie nawigacją. O kurde, czekaj, tutaj. To musimy tu na skróty pojechać. I no bo migacze nie działają, to ja będę pokazywał. Piku, 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 piku. Migacze nie działają. Czekaj. Piku, piku, piku. Dobra, już piku, piku. Pik, 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 pik. A, dobra. Ten zostaje tu. Nie wiem, co on robi, ale zostaje. Stajesz, bo jesteś głupi. No, co? Piku, piku. Ktoś mnie wołał? Tam jedziemy teraz? No dobra. Dobra, nie wiem, który tam prowadź. Prowadzę, prowadzę. Ja mam prowadzę. A, bo ty nie wiesz, nie widzisz, no. Okay. No ja nie widzę, dobra, okej. Okay. No to który będę teraz? Teraz muszę wycofać. Piku, piku, dobra. Piku, piku. Pip, pip, pip. Ty, dobra, ty, nie widzisz, okay. Ty nie widzisz tych stref, nie? Gdzie trzeba ten... No ja mam swoje tam pokazane. Czekaj, bo ten nie zapłacił biletu. No już nie widziałem, dobra. No, łobuzie! No. Pioruny walą, chowaj się, piorunochronie. W lewo czy prawo? W prawo, no. Piku, 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 piku. Dobra. No stary, jak nas nie stać na autobus z migaczami, to poradzę. No tak. Mów jakbyś skręcał. I tutaj jest strefa. Tu o. Tu? Ops, no. Ale jakbyś skręcał, mów to, że lewo, prawo. Prawo, coś. Prawo, no, prawo. Ten. Pik, pik, prawo, pik, prawo. Pik. Dobra. Proszę bardzo. Pik, 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 pik. Jezu. Dobra. Tu jest tak. A, tu musimy z bazy zaraz coś wyjechać. A, dobra. Nie wiem, czy na paliwa wystarczy, powiem szczerze. Nie przejmuj się! Będzie dobrze. Idziemy. I tam jest otwarte, zobacz. Gdzie jest otwarte? Tam. Jest otwarte. Co jest otwarte? No garaże są otwarte. Tak? Jedziemy? Zobaczyć? No zobaczmy, co tam jest. Może mają jakieś ten... Może migacze mają. Czekaj, zaatakuję go! Aaaa! No, otwarte jest. Tu chyba jakiś mechanik jest, coś. Tak? No. Ojej. Dobra. No, to jakieś takie ten, no coś do naprawiania. Nie byłem tu nigdy, ale fajnie. Wszystko przewracasz, patrz. Tutaj czołgi naprawiają, wiesz? Tak? No. Chyba, nie będą, chyba już nie będą mogli naprawiać. Paweł, wsiadaj na górę. Tak? Być kierunkowskazem, no. Dobrze. Okej, okay, wykieruję to. Jeszcze mamy tam jeden punkt do dostarczenia, to zrobimy tak, że... Mhm. Czekaj, bo tutaj ktoś goni nas. Ty, on się chce bić. Ty, normalnie, innym, innym bić, razem. Poczekaj, ten, o, dobra. Wiesz, ja sobie coś zjem przy okazji. No. Inwentory. No. Chlebek. A nie jest mi tam za zimno, za mokro, czy coś? Na górze? Mokro mi jest? Nie, nie jest mi mokro. Dlaczego tak myślisz? No wiesz, o czym mówię. Paweł. No właśnie, nie wiem. Wolę nie wiedzieć. Czekaj, kepsa sobie zjem. Okej. Okay. I chyba jeszcze Ice Tea sobie wypiję. Dobra. Już nie ma Ice Tea, teraz nasza się nazywa ten napój. Jak? Nie wiem, jakoś tam też inaczej jakoś. I coś tam. To widzowie będą wiedzieć w komentarzach chyba. Aha. Dobra, okej. Okay. Tu musimy ten otworzyć, zrobić nową bramę musimy tutaj. Tu? No. A, nowa brama, dobra. Oczywiście, że tak. Ale mam dużo pasażerów, kurde. Nigdy nie byłem kierowcą autobusu, widzicie? No ładnie, poczekaj. Ej! Uważaj! Tu się naprawdę psuje! Pająki tu chodzą, pająki tu weszły, no tak. Pająki? W sumie pada też, więc... Pająki wychodzą ogólnie przed tym, jak pada deszcz, no to one tak wychodzą ze swoich trójówek. Tak? Aha. No dlatego stąd się wzięło to, że jak się zabije pająka, to na następny dzień przeważnie pada deszcz, a tu... Ojej. Ponieważ one wychodzą, no to ludzie je zabijają się pająki. Mhm. To taka ciekawostka dzisiejszego odcinka, pająka. Nie wiem, o czym ty mówisz w ogóle. Poczekaj. No. O! Musisz tam bilety. Kasujemy! Czekaj, ja zobaczę, czy mogę tu zaparkować w tym kontenerze, bo chyba mój autobus z kontenerem przyjechał. Tu mogę zaparkować. Okay. Jak ci idzie? Czekaj, pomogę ci.
Dobra, nie, chyba jest teraz dobrze. Wejdzie, jeszcze chwila. Pompuj, pompuj, nie w tą stronę! Patrz na pasażerów, ty. Ej, oni wszyscy fakulce pokazują tam z tyłu mi. Co? No, normalnie, no serio, wyciągnęli łapy i ten fakulce mi pokazują. Aha! O Boże, boli, boli, umrę, 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 o ma... Dobra, wsiadaj, Paweł. Nie, nie mogę wsiąść, potrzebuję ten, paramedyka. Aha! Czuję ból. Nie wiem, czy mam pigułki. Ło, co jest? Czekają na ciebie. Łapią mnie! Dostałem po jajach. O, shit! Oni... Ty, oni chcą się z tobą bić! O nie, dawaj, dawaj, Ładno, oni się sami między sobą biją, ty, zobacz! Co się dzieje z tymi? Nie, nie, czekaj, czekaj, nie tak, nie tak, tak. To ty finisz, weź. O Boże, znowu upadłem, uderzył... O, żyjesz! Nie, ja wziąłem pigułki i od razu ktoś mnie kopnął w twarz. Ty, bo ja nie mam pigułek dla ciebie. Ja już też nie mam. Kopnął mnie. Ale oni wystarcznie biją. O, oni się sami między sobą biją. No widzę pierwsza. Właśnie. O nie. Dobra, to co, chyba tym symbolicznym kończymy ten odcinek, tak mi się wydaje. No, je, no dobra. Dobra, mało symboliczny, ale no dobra. Jezus. Miłym akcentem kończymy. Także trzymajcie się, popa, miłego ziomka, hejo. No hej.